My od początku, od samego początku wojny na Ukrainie mówiliśmy głośno, że Polska musi kierować się twardym interesem Polski i Polaków, a nie sentymentalizmem, nie polityką romantyczną. I tak tym powinna się kierować w ogóle i w szczególności właśnie w przypadku ataku na Ukrainę. Robiono z nas wtedy oczywiście jak zwykle błaznów, tymczasem jeśli już, to zajmowaliśmy pozycję Stańczyka, który jak wiadomo był znacznie z historii, był znacznie bardziej przenikliwy niż królowie, którym służył. No i niestety okazuje się, że właśnie zamiast polityki realnej, którą promowała od lat Unia Polityki Realnej, z której się wywodzę, czy Endecja, z której wywodzi się kolega poseł z Ruchu Narodowego, zamiast takiej polityki prowadziliśmy politykę naiwną. Politykę naiwną opartą na mrzonce, że istnieje jakaś solidarność europejska, która będzie tutaj walczyć o jakieś uniwersalne wartości. W efekcie okazuje się, że my oczywiście mieliśmy jak zwykle rację, szkoda tylko, że znów kosztem Polski i Polaków, bo zwracam uwagę, że w sytuacji, w której duże siły, potęgi w Europie prowadzą business as usual z Rosją, my przekazujemy ogromne środki na socjal dla uchodźców, przekazujemy ogromne środki militarne, które sprawiają, że nasza armia jest słabsza i nasze bezpieczeństwo narodowe doznaje uszczerbku, a jeszcze na dodatek swoimi działaniami spowodowaliśmy to, że jesteśmy odcięci od taniego gazu. Czas skończyć z polityką naiwną i zacząć prowadzić politykę realną. Dziękuję bardzo. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.